powstały w drodze głosowania na forum Komisji Sportu Kobiet, a 26 marca zostały formalnie zatwierdzone przez, bez żadnych poprawek, przez Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest mi ogromnie miło poinformować Państwa, że laureatką 18 edycji konkursu w kategorii Nagroda dla trenerki za osiągnięcia roku w roku 2018 została Pani Urszula Kamińska. Szopka. Bardzo proszę Pana Prezydenta Kaczyńskiego i Panią Grażynę Rawsztyn, Przewodniczącą Komisji Sportu Kobiet, o wręczenie statuetki i kwiatów. Świata, mieliśmy mistrzostwa świata czy medal igrzysk olimpijskich. Myślę, że to jest niesamowite przeżycie, bo aż drżą mi ręce i nie mogę tego ukryć. Także no, czuję się szczęśliwy, odpowiadając na pytanie w skrócie. Pani trener, w roku 2018 najgłośniej było, zwłaszcza u jednej pani podopiecznej, choć nie jedyna. Pani zawsze mówiła, że nie ma u mnie najważniejszej zawodniczki, że wszystkie są równie ważne. No ale ta najważniejsza to jest Natalia Maliszewska. Ona dokonała rzeczy wielkich już w poprzednim sezonie, bo Mistrzostwo Świata Kontrolarów na dystansie 500 metrów to wynik naprawdę wspaniały. No, przedłużeniem tego jest to, co pokazała w ostatnim sezonie, czyli Mistrzostwo Europy w Utrechcie i do tego jeszcze Puchar Świata na dystansie 500 metrów. Jak pani ocenia swój udział w tych sukcesach zawodniczych? Pani jest skromną osobą, więc wiem, że nie będzie pani tutaj za bardzo się chwalić, ale tak troszeczkę. Myślę, że to należałoby zapytać moich zawodników, co jest takim kluczem do sukcesu i co jest moją siłą jako siłą trenera. Natomiast wydaje mi się, że miłość do tego, co robię, jest moją mocną stroną i chyba spokój, który mam w sobie, sprawia, że zawodnicy czują się bezpiecznie i konsekwentnie realizują postawione przed nimi cele. Ja słyszałem, że miała Pani również duży udział, czy ma Pani duży udział w przywracaniu do sportu Patrycji Maliszewskiej, która przecież 3 lata męczyła się po pechowej bardzo kontuzji, bo właściwie wcześniej to Natalia pozostawała trochę w cieniu siostry, a potem okazało się, że ją przeciwia. No to oczywiście kwestia kontuzji Patrycji i dochodzenia do zdrowia bardzo długo, ale to też przecież jest tam sporo Pani pracy w tym, żeby Patrycja wróciła na lód i startowała, bo już dołącza do tej czołówki również. Prawda. Współpracuję również z Patrycją, natomiast chciałam powiedzieć z tego miejsca, że w ogóle mam wspaniałą grupę zawodników, bo jest liczącą 12 osób i tak naprawdę ci wszyscy zawodnicy tworzą taki prawdziwy team, który mam nadzieję dowieść do Pekinu i być może trochę dalej. Także pracy jest dużo, duże wyzwanie, natomiast ja bardzo lubię wyzwanie. Short track to jest dyscyplina w przypadku igrzysk olimpijskich stosunkowo młoda, bo pojawiła się dopiero w Anglii w 1992 roku. W Polsce stała się popularna przede wszystkim za sprawą tych ostatnich sukcesów. Czy ciężko jest namówić, zwłaszcza dziewczęta, do uprawiania takiego sportu? On jest jednak taki, że się można czasami tam trochę na tym lodowisku poobijać. To nie jest najprzyjemniejsze wrażenie, gdy tak się ląduje na twardym lodzie i wszystkie ryby pod spodem wypłasza. Nie wiem, czy ciężko namawiać, ponieważ za sukcesem zawodników zazwyczaj idzie kolejny bardzo dobry nabór i rodzice chętnie przyprowadzają dzieci do
aspekt sportowy, natomiast myślę, że kluczem jest nie tylko zachęcenie, ale utrzymanie tych dzieci w sekcji i w tym momencie, kiedy zaczynają trenować, odpowiednia zachęta do tego, aby dalej mogły i zechciały kontynuować i zostać w tym sporcie. I żeby chciały przede wszystkim jeździć nie tylko dlatego, że mają wyniki, tylko żeby pokazać im, że tak naprawdę jeżdżą, bo lubią jeździć, bo kochają to, co robią. Chyba to jest taki, chyba to jest odpowiedź na to pytanie, bo wydaje mi się, że jest ciężko zachęcić młodzież do sportu, ale przy takim sukcesie jest na wyborze. A nie drży pani czasem serce, kiedy podopieczna czy podopieczny wysypie się na lodzie w jakiejś takiej sytuacji, no nazwijmy to, niezbyt sympatycznej? Czy nie boi się pani o to, że coś się może dziewczynie z chłopakami stać? Oczywiście, że się boję. Byłoby chyba kłamstwem, gdybym powiedziała, że się nie boję, bo wiadomo, że trenujemy bardzo ciężko i jeden niefortunny upadek mógłby wykluczyć zawodnika z rywalizacji w dalszej części sezonu. Natomiast to się wlicza w ryzyko naszego sportu i może poprzez to on jest taki piękny, taki nieprzewidywalny i tak naprawdę to wzbudza w nas te największe emocje. Właśnie te upadki, te potknięcia, te niespodziewane sytuacje, zarówno te, w których wygrywamy i te, w których przeżywamy jakieś takie małe niedosyty czy rozczarowania. To na pewno hartuje. Panie, muszę zapytać jeszcze o Natalię. Niektórzy już określili pani podopieczną mianem królowej zimy. Niektórzy uważają, że to trochę na wyrost, że jeszcze trzeba poczekać, ale z drugiej strony, jak ona sama mówi o sobie, że jest najszybszą babą na świecie, no bo na dystansie 500 metrów to jest typowy sprint, a no jednak zobaczę, dołączyła do wspaniałego grona tych, którzy triumfowali w sportach zimowych w Pucharze Świata, Zbyszek Brudka, ale wcześniej Justyna Kowalczyk, Adam Marusz, Kamil Stoch. Ona jest w tym gronie znakomitym. Czy myśli pani, że na 1000 metrów, bo ona już przecież startuje też na tym dystansie, będzie równie dobrze? Taki jest plan. Chcielibyśmy, aby do Igrzysk Olimpijskich Natalia przygotowała dwa dystanse, 500 i 1000 metrów. No i oczywiście wracam do całej grupy, bo też uważam, że ten program będą sztafety męskie i żeńskie. I takie jest moje założenie, więc odpowiadając na pytanie, tak, chcielibyśmy od tego dwa dystanse, będziemy wydłużać troszeczkę te 500 metrów do 1000 i sztafety. Najbliższe igrzyska w Pekinie. Czy lekcje chińskiego już się zaczęły? Michał. No proszę. Nie żartuję, ale na pewno się przygotujemy, bo uważam, że to jest ważne, aby znać podstawowe zwroty, akurat te, które będą nas zobowiązywały w tym miejscu, w którym będą się odbywały. Świetnie, bardzo dziękuję.